W filmie tym omówimy rozwiązywanie układów równań metodą podstawiania. Popatrzmy na układ równań. X plus 2y równa się 9 i drugie równanie 3x plus 5y równa się 26. Metoda podstawiania polega na rozwiązaniu jednego z równań względem jednej ze zmiennych i wstawieniu rozwiązania do drugiego równania. Popatrzmy, jak to działa. Wybierzmy równanie numer 1, czyli x plus 2y równa się 9. I rozwiążemy to równanie ze względu na x, czyli do obu stron tego równania musimy dodać minus 2y, czy też odjąć 2y. Czyli po lewej stronie otrzymujemy x równa się 9 minus 2y. I teraz tę formułę na x wstawiamy w miejsce x do drugiego równania. Czyli w miejsce x wstawiamy 9 minus 2y. Zatem otrzymujemy drugie równanie w postaci 3 razy 9 minus 2y równa się plus 5y równa się 26. Czyli mnożąc tutaj 3 razy 9, czyli 27, minus 3 razy 2, czyli minus 6y, plus 5y równa się 26. Zatem 27 minus 6y plus 5y, czyli minus y równa się 26. Teraz odejmujemy od obu stron równania 27 i otrzymujemy po lewej stronie minus y równa się po prawej stronie 26 minus 27, czyli minus 1. Mnożąc teraz to równanie przez minus 1, obie strony tego równania mnożąc przez minus 1, otrzymujemy y równa się 1. Zatem mamy y i teraz mając y wracamy do tego równania, które mówi nam, jak obliczyć x mając y. X równa się 9 minus 2 razy 1, czyli 9 minus 2, czyli 7. Zatem x jest równe 7. Czyli rozwiązaniem naszego układu równań jest para liczb x równe 7, y równe 1. No i może sprawdźmy jeszcze, że rzeczywiście te liczby spełniają nasze równania. A więc równanie numer 1, x plus 2y, czyli 7 plus 2 razy 1, równa się 9. Prawda? I drugie równanie, 3x, czyli 3 razy 7, plus 5y, czyli plus 5 razy 1, równa się 21 plus 5, równa się 26, czyli drugie równanie również jest spełnione. Przejdźmy teraz do zadania, które rozwiążemy wypisując odpowiedni układ równań i rozwiązując go metodą podstawiania. A nasze zadanie to: suma dwóch liczb wynosi 70, zaś ich różnica 11. Jakie to liczby? Więc niech x i y to są szukane liczby.
Pierwszy warunek, który muszą spełniać, to jest to, że wiemy, że ich suma wynosi 70. Zatem x plus y jest równe 70. Co jeszcze o nich wiemy? Wiemy, że ich różnica wynosi 11, czyli x minus y równa się 11. No i teraz chcemy rozwiązać ten układ równań metodą podstawiania, czyli musimy wybrać jedno z równań i rozwiązać je względem jednej ze zmiennych. Czyli powiedzmy, że tym razem wybierzemy równanie numer 2, x minus y równa się 11 i zechcemy je rozwiązać względem zmiennej y. No, czyli z lewej strony musimy wyeliminować x, czyli do obu stron musimy dodać minus x, czy też odjąć x. Czyli od obu stron odejmujemy x, otrzymując po lewej stronie minus y, a po prawej stronie 11 minus x. Teraz jeszcze mnożymy obie strony tego równania przez minus 1. I otrzymujemy po stronie lewej minus 1 razy minus y, czyli y, a po stronie prawej 11 razy minus 1, czyli to jest minus 11 i minus x razy minus 1, czyli plus x. I znowu teraz, czyli wiemy, że y jest równe minus 11 minus x i teraz to wstawiamy w miejsce y do równania numer 1. W ten sposób otrzymamy równanie, w którym będzie występowała tylko zmienna x. Jakie to będzie równanie? X dodać minus 11 plus x równa się 70. Czyli x plus x 2x minus 11 jest równe 70. No to teraz co? Do obu stron dodajemy 11. W ten sposób po lewej stronie zostaje nam 2x, a po prawej stronie 70 plus 11, czyli 81. Dzielimy jeszcze obie strony równania przez 2. W ten sposób po lewej stronie otrzymujemy x, a po prawej 81 drugich, czyli to jest inaczej 40 i 1 druga, albo w jeszcze innym zapisie dziesiętnym 40 i pół i 0,5. Czyli x, jedna z tych liczb, jest 40 i 1 druga. No, skoro mamy już x, to teraz, prawda, tutaj widzimy, jak mając x możemy obliczyć y. Czyli y równa się 40 i 1 druga minus 11. No ile to jest? 41 druga minus 10 to by było 31 druga i jeszcze minus 1, czyli 29 i 1 druga. Zatem y jest równe 29 i 1 druga. No i teraz może jeszcze sprawdźmy, że rzeczywiście suma, prawda, x plus y równa się 40 i 1 druga plus 29 i 1 druga, co daje razem 40 plus 29, czyli 69 i 1 druga i 1 druga, czyli razem 70. A różnica, czyli x minus y równa się 40
i 1 druga minus 29 i 1 druga, co jest tyle samo, to 40 minus 29, czyli 40 minus 30 to by było 10, ale odejmujemy tylko 29, czyli to jest o 1 więcej, zatem 11. Czyli rzeczywiście x plus y jest 70, suma tych dwóch liczb jest 70, a różnica jest 11. Oczywiście rozwiązując układ równań metodą podstawienia, możemy postępować inaczej, to znaczy na przykład z drugiego równania wyliczyć zmienną x i wstawić do równania pierwszego, lub też rozwiązywać pierwsze równanie względem jednej ze zmiennych i wynik wstawić do równania drugiego. Wszystkie te różne drogi doprowadzą nas do tego samego wyniku, o ile nie popełnimy po drodze jakiegoś błędu.